Dzień dobry moi drodzy, witam was na dniu z zawodnikiem, czyli ze mną. Ja jakąś godzinę temu otworzyłam oczy, okazało się, że Tomek zabiera mnie na squasha, także idziemy na squasha, mam nadzieję, że go zmiażdżę, tak jak zawsze, trzymajcie kciuki. Po prostu lubię dotykać kule. Chciałabym oficjalnie mianować się przegranym tego pojedynku. Gratuluję. Pamiętajcie, że jak wasza kobieta jest na redukcji, ma niedługo walkę, to musicie zawsze ustępować jej pola o taki jeden punkt, żeby podnieść ją na duchu delikatnie. Pamiętajcie, żeby nie brać sobie za dziewczynę mnie, ponieważ zmiażdżę was w każdej sportowej konkurencji. Nie tylko sportowej konkurencji. I właśnie o to chodziło. Teraz ona jest tak naładowana dobrą energią, że Dominika Rybak zmienia się w Dominikę Robak. Uwaga, robimy form check. Calorie fair. Chodzi, noga zmalała. Także wszystko tak jak ma być. Każdy jest partnerem dzisiejszego odcinka. Z kodem Przeja macie zniżkę na cały asortyment Każdy. Oto zuplek, które biorę podczas redukcji. Omega 3, chrom, żeby trochę hamować apetyt, witamina D, biotyna na głównie porozwóz paznokci. Suplementuję też cytrulinę, kreatynę aktualnie odstawiłam, żeby nie przybierać na wodzie. Do tego biorę jeszcze beta-alaninę. Jeśli jest taka potrzeba, no to oczywiście pre-workout na powera. No i białeczko mega pomaga w redukcji. Trzymanie wysoko białka jest bardzo ważne, więc pamiętajcie o tym. Kaktusie! Kaktus się topi! Au! Nie, kakturku! Po brzuszku nie wolno. Powiem wam, że nie polecam robić redukcji drugi raz w roku. Przyznam, że jestem już mocno zmęczona. Bardziej nawet niż treningami, to właśnie tym, że trzeba liczyć te kalorie, kontrolować cały czas wszystko. Może to nie było aż takie mądre, żeby przyjmować niską wagę do Dominiki. Natomiast nie ma innej opcji, jeśli chce się bić. Ciężko będzie znaleźć kogoś wady 70 kg, czyli mojej naturalnej. No chyba, że lalunę, ale nie wiem, czy tego chcecie. Ja chyba nie. Drzemka. Co się wydarzy, jeśli nie zdążysz zredukować? Zostaje mi odjęte 30% od mojej garzy, którą dostaję za walkę i te pieniądze idą na konto przeciwniczki. No warto się postarać, jeśli o redukcję chodzi, bo czasem bardziej niż przegrana, no to właśnie może boleć na odjęcie tych pieniędzy, tak myślę. Moi drodzy, jedną z moich pasji jest ceramika od niedawna, bo byłam dopiero na jednej lekcji, ale już mogę powiedzieć, że bardzo mi się podobało. Wiem odebrać moje pierwsze dzieło, moje i Tomka, bo Tomek był razem ze mną na zajęciach, więc idziemy odebrać nasze pierwsze dzieła. Jestem bardzo dumna z tego, jak to wyglądało wcześniej, więc zobaczymy, jak to wygląda po wypaleniu. Wymyśliliście, że paczkomaty są innowacyjne, a patrzcie na to. Glinomat. Tutaj odbieracie twoją gotową glinę po wypaleniu. Genialne. O, to jest twoja chyba, Tomek? Tak, to moja miseczka. Ej, patrzcie, jaka ładna. Trochę tutaj co prawda... O, brawa, farba spłynęła, patrz. Farba spłynęła, ale w no. Taki sposób artystyczny dosyć bym powiedziała. O, to też jest twoje. Ej, dobrze wyszedł. Jest faktycznie paskudny. Wiecie, ale... wyszła paskudna bryła, więc stwierdziłem, że zrobię paskudny kubek z napisem... Ugly. Czy masz takie myśli, że możesz przegrać? Jedną z moich mocnych stron jest właśnie to, że mam dobrą psychikę do walki. Wierzę w siebie, wierzę, że jestem dobra. Już nawet w swojej głowie manifestuję trochę moje zwycięstwo i myślę faktycznie w ten sposób. Natomiast nie zmienia to faktu, że dopuszczam do siebie możliwość przegranej i absolutnie się jej nie boję, bo Dominika naprawdę bardzo mocno się przygotowuje i ja widzę, że ona wkłada w to całe serce i dla mnie to nie byłby wstyd z nią przegrać. Patrzcie na to, to jest moje dzieło. Franinio! Jest Franeczek. Jest Franeczek. Śmiesznie wyszło, rozlało się to dosyć mocno. Przed wypaleniem wyglądało zdecydowanie lepiej, to pokażę wam tutaj na zdjęciach. Ale i tak myślę, że jest bardzo cute. Myślę, że Franeczek będzie bardzo zadowolony ze swojej nowej miseczki. O nie, wszystko się rozmyło. To jest prawdziwy ugly kubek. Ogólnie parę dni temu moje ADHD się odpaliło i powiedziało mi, że potrzebuję sobie kupić książki. Teraz, mimo że oczywiście mam dużo książek w kolejce do przeczytania, ale tak, to było bardzo ważne, żebym w tym momencie weszła na stronę internetową i kupiła książki, więc zamówiłam 50 książek. Także jak tylko one mi przyjdą, to zrobię wam unboxing na moim Instagramie pewnie. Także zapraszam na Instagrama, śledźcie i no. Jak się okazuje, jest to najbardziej niepraktyczny kubek świata, ponieważ nie tylko, że jest brzydki, napis jest z tej strony, więc jak jesteś praworęczny... To nie widać. Ale jak jesteś leworęczny za to, no to już elegancko. Ja niestety jestem praworęczna. Jak jakaś mamusia leworęczna chce go ode mnie zabrać, to oddam za darmo. To następny po Rybak. Parę zawodniczek już odzywało się po mojej pierwszej wygranej z Wiktorią. Na pewno tutaj troszkę poddymia do mnie Way of Blond. Ona nie chciała mi zdradzić, w jakiej wadze chce się ze mną bić, więc podejrzewam, że ta waga byłaby trochę jednak za niska. Na pewno mam na oku Lexi i Lexi ma na oku mnie, wiem o tym. Natomiast teraz może być dosyć ciężko, jeśli chodzi o federację Lexi, bo podejrzewam, że ona nie chciałaby się bić w mojej, a ja nie chcę się bić w jej federacji. A tak naprawdę bardzo wiele zależy od tego, jak przebiegnie ten pojedynek z Dominiką Rybak, no i według tego będę sobie dobierać przeciwników dalej. Słodki jestem taki.
Chilluję sobie właśnie w łóżeczku przed moim drugim treningiem, tym razem tym właściwym, bo będę szła na MMA, co oczywiście wam pokażę. Natomiast aktualnie czytam sobie książkę, więc stwierdziłam, że pochwalę wam się tym, co aktualnie czytam. Nobody asked. Teraz czytam dwie książki. To jest pierwsza z nich. Harry Potter. To jest książka po angielsku. Szukałam jakiejś książki, która będzie napisana prostym językiem, bo chcę wnieść mój angielski na trochę wyższy poziom. A druga książka, którą czytam, to jest Łuk Triumfalny. Ta książka jest w bardzo złym stanie. Ona generalnie rozpada mi się w rękach dosłownie, bo odpadła mi jedna kartka dzisiaj. Natomiast powiem wam, że czyta się ją mega płynnie. Historia jest mega fajna, mega ładna przede wszystkim. No i naprawdę płyniecie przez tą historię. Witam was już na treningu w Hunterze. Jest ze mną mój człowiek manekin, ulubiony Tomasz Gimper Działowy. Witam, będę dzisiaj tobą rzucać. Cieszę się, że stałem się człowiekiem manekinem, bo Klaudia w ramach swoich przygotowań musi kogoś bić, dusić, rzucać, łapać i miotać. I koło fortuny wylosowało, że będziesz to ty. Jak się czujesz? Koło fortuny decyduje, którą część ciała jestem bity na treningu. Dziwne, nie ma napisu Murańskich, to jest... Gruby. Masa weszła, ale co? Ale gruby. No, masa poszła. Kiedyś się brałam bez problemu, a teraz co? Chodząca reklama Huntera. To my jest, prawda. Ile chcesz mieć logotypów? Tak. I tu proszę na pośladki trenera jeszcze. Na pośladki. Mogą się zmieścić w kadrze. Klaudia bardzo się rozwinęła w ostatnim czasie. Jej bardzo duża sprawność fizyczna pomaga jej opanowywać nawet najtrudniejsze techniki MMA. Jest bardzo silna, bardzo rozciągnięta. To jest oczywiście bardzo duży plus. Forma mutant u Klaudii to stan ducha. To zabije ją moim zdaniem, nie? Co mam powiedzieć? Ja jestem zawsze team Shea, ale też dlatego, że widzę całe przygotowania, widzę sparingi, widzę jak Klaudia miota tymi dziewczynami biednymi. Bo Klaudia ma taki uścisk i taką siłę, że ciężko jest się z tego wyrwać. Myślę, że Dominika nie zawalczyła bardzo dobrze w ostatniej walce. Klaudia powinna ją bardzo szybko zdominować. Ile razy musiałem makijażem różne rany chować? To nie odpowiem na to pytanie, bo nigdy nie chowam. Zawsze noszę je z dumą. Ja sparuję z chłopami głównie, różnej wagi, mają czasem 70 kg, czasem 80, czasem 90. Klaudii siłą bliżej jest do tych ostatnich niż do tych pierwszych. Analizowaliśmy poprzednią walkę z Wiktorią Jaroniewską, wprowadziliśmy pewne nowe elementy. Myślę, że teraz Klaudia jest dużo, dużo lepiej przygotowana. Chciałbym powiedzieć, że potrzebuję ratunku i moje mruganie w każdym filmie w 0.45 oznacza to, że musicie uratować mnie. O, już nie chcę. Trenerze! Wiesz tutaj. Kochanie. Posłuchałam tutaj, jak chwalą mnie trener i Tomek. Bardzo mi miło, że tak pozytywnie się o mnie wypowiadają. Ja mam w sobie sporo pokory mimo wszystko. Myślę, że Dominika będzie trudnym przeciwnikiem, naprawdę. Ja widzę, że ona bardzo dobrze się rusza, bardzo duży progres robiła w ogóle w porównaniu do tego, jak ja cofnęłam trochę jej TikToka i zobaczyłam jakby z czego ona wychodziła, powiedzmy, bo ja jestem w sporcie całe życie, dla mnie to nie jest coś nowego, natomiast ona z tego co wiem prowadziła taki mniej sportowy tryb życia i naprawdę zrobiła przeogromny progres. Cieszę się, że będziemy mogły stoczyć tą walkę w tym oktagonie. Wiem, że dużo osób jest zajaranych. Ja też jestem mega zajarany, już nie mogę się doczekać. Byle żadnych kontuzji poważniejszych nie było, ani u mnie, ani u Dominiki. 5 sekund. Stop. Oh. Myślę, że tocząc takie bitwy codziennie, to nie ma opcji, że przegram z sobą Dominika. O, jeszcze Facebook się załapał. Witamy na kanale WKDZiK. Dzisiaj sprawdzamy, ile wyciśnie gimper. A więc 67 kg. Ile na kiju? 67? No. 3, 4. Ty, patrz! Dzwonię do ciebie. Zakładamy się o to, kto robi śniadanie do łóżka. I obiad. I kolację. Najbliższe, no. Kto dłużej będzie wisiał na worku. Samymi rękami. Bardzo lubię gotować. Sprawdźmy. Ja jestem strasznie spocony po spalinie. Ja mam dobrą przyczepność, ale za nisko złapałam. Teraz spadnę. 1 minute later. Wygrałeś. No, ale bycie wszystkim po spalinie nie pomaga. Ja no cóż, moja droga, to tak, na śniadanie życzyłbym sobie jajecznicę i dwie grzaneczki. No, obiad kociego chłopca jakiegoś. Słucham? To na kolację. Gustuję w dziewczynkach, moja droga. A na kolację głowę Dominiki Rybak. O, dobra, to idę na polowanie. Jest aktualnie 5:02. Wiecie, co ja robiłam po treningu? Ja malowałam obrazy. Ostatnio siedzę po nocach i maluję obrazy. To jest obraz, z którym pracuję aktualnie. Tutaj nie zwracajcie uwagi na to.
bo to jutro naprawdę go zepsułam. To jest mój pierwszy obraz w ogóle, jestem z niego bardzo dumna. Naprawdę te szczegóły, ta choineczka. Tutaj mamy dwa całkiem niedawne obrazy, trochę w innym stylu. Tutaj moja ulubiona, czyli taka abstrakcja, gdzie mogę się tam pobawić i kolorami, i formą, i w ogóle wszystkim. Tutaj mamy taką martwą naturę i szczerze zapamiętałam ten obraz dużo gorzej. Pamiętam, że bardzo mi się nie podobał. Natomiast teraz, jak wyciągnęłam go z czeluści gdzieś tam i od mętów mojego pokoju, to uważam, że ej, nawet nie jest taki zły, naprawdę. To jest mój chyba drugi obraz i on mi się nie podoba. Uważam, że dużo to zostało zepsute. No i generalnie nie siedzi mi. Tutaj fajny, ale też bardzo prosty gdzieś tam w wykonaniu obraz. Taki oto jelonek. Tomkowi się on bardzo podoba i chce mi go ukraść, sobie wstawić do studia. Dajcie znać, czy oddawać mi ten obraz, czy nie. No i oczywiście mistyczny obraz na ścianie, który oburza wielu ludzi na TikToku, bo często go widać na moim tle. Mi się bardzo podoba. A na koniec największy dzieło sztuki. No i tak oto o godzinie 5:07 kończę mój dzień. A razem z nim tego vloga.